Trzy szpitale wojewódzkie osiągnęły wynik finansowy o łącznej stracie 5 932 tysiące zł. Są to Wojewódzki Szpital im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu, Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Profesora Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy. W dniu jutrzejszym w porządku obrad Zarządu Województwa znalazły się projekty uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok wyżej wymienionych szpitali. Tym samym nie będą one przekształcone w spółki, ani nie będą likwidowane. Zarząd podjął decyzję o pokryciu ich długu finansowego za 2012 rok.